dzisiaj potrzebujemy świeczkę, zapalniczkę, wodę, wazon oraz barwniki. I to, i zapalniczkę, i takie. Tak, tak. Na początek zapalimy świeczkę. Patrz, co się dzieje. Mama tutaj wosk naleje, tak żeby świeczka nam się nie przewróciła. I co? Ile? Tutaj przykleimy tą świeczkę, żeby nam ładnie stała. Ja myślę, że już. Teraz nalejemy wodę. Możesz nalać wodę? Świetnie. Nalejesz jeszcze z drugiego kubeczka? Bardzo dobrze. Świeczka nam się pali. Teraz chcesz... Dobrze. Chcesz różowe czy żółte? Na obu. No na początek jeden kolor. Który? Żółty, tak? Dobrze. Dobrze, to mama poleje, bo to jest taki bardzo intensywny barwnik. Dolejemy żółtego. I teraz zobacz, świeczka się pali, a pali się dzięki temu, że spala tlen. I teraz tą świeczkę... Ej, ale ładnie tam wygląda. Teraz tą świeczkę przykryjemy wazonem. I w tym wazonie jest ograniczona ilość tego tlenu. Więc jak się spali, świeczka zgaśnie. I zobaczymy, co się stanie. To już kiedyś było. Tak, było coś takiego podobnego, ale teraz mamy lepszy wazon. Widzisz? Patrzymy. Co się dzieje? Coraz mniejszy płomień i czekamy, czekamy. Tutaj jest dużo tlenu w tym wazonie, bo on jest znacznie większy. Widzisz, jak woda idzie w górę? Tak. Zajmuje miejsce właśnie otwórz, ten, który został spalony. Otwórz! Widzisz, jak ile wody wleciało do wazonu? Tak. Świetnie. A jeszcze boli. Dobra, otwieramy.